Po ubiegłotygodniowej dawce dość ekstremalnego kina spod znaku takiej amerykańskiej, niezależnej kinematografii, no, którą uraczyliśmy naszą szczecinecką publiczność, czas na zupełnie inne kino. Tym razem Emin Apler, jeden z przedstawicieli takiego średniego pokolenia tureckich twórców sztuki filmowej, postać już rozpoznawalna nie tylko na europejskim rynku filmowym, ale mogąca się wylegitymować kilkoma spektakularnymi sukcesami, między innymi na festiwalu w Cannes i w Wenecji. Chcemy pokazać jego najnowszy obraz filmowy zatytułowany Gorące dni. To jest bardzo interesujące kino polityczne, którego akcja toczy się na głębokiej tureckiej prowincji i dotyczy takiego bardzo niebezpiecznego, ale bardzo znajomego chyba również w naszym polskim wydaniu splotu biznesu i polityki. Rzecz ocieka, oczywiście jest dość duszna w swojej atmosferze, świetnie sfilmowane kino z dość taką intrygującą polityczną akcją, która gatunkowo zmierza ni to w kierunku dramatu obyczajowego, ni to w kierunku takiej political fiction, a więc ci z Państwa, którzy lubią kino z pogranicza gatunku w wydaniu nieco egzotycznym, bo tak jak powiedziałem, tureckim i realizowanym przez twórcę, który w przeciwieństwie do kilku tureckich emigrantów nie realizuje swoich filmów na terenie Europy Zachodniej, tak jak Fatih Akin na przykład, znakomity reżyser związany z niemieckim rynkiem filmowym, ale ci z Państwa, którzy preferują właśnie tą szczyptę egzotyki, to myślę, że będą z tego pokazu filmowego bardzo zadowoleni, ponieważ jest to dobre z formalnego punktu widzenia właśnie europejskie kino gatunkowe, wzbogacone właśnie tym lokalnym kolorytem, bez jakiejś przepaści kulturowej, która byłaby trudna, która by utrudniła europejskiemu widzowi możliwość zrozumienia tego, co się dzieje na ekranie. Świetnie aktorsko zrobione, znakomicie zmontowane, no i też wizualnie skonstruowane w taki sposób, że po niektórych ujęciach ręce same składają się do oklasków. Zapraszam serdecznie, środa, godzina 18:30, Gorące dni, Emin Apler, jeden z najciekawszych twórców współczesnego kina tureckiego. Avcı Bey, siz öylece buradaydınız. Nasıl bu kadar eminsiniz? Tehlikeli burası. Gözükmez ama sesler duyulur. Korkma benden. Ben sana bir şey yapmadım.